Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera. Dzień dobry, witamy w piątek. Godzina 11:30, już prawie dwa, ale cały proces odliczania trochę musiał zająć. Łukasz Smolarow. Dzień dobry. Dzień dobry Łukasz, dzień dobry Wam. Od razu na początek prośba, jak to w takich sytuacjach zawsze bywa, o informację, czy jesteśmy, czy nas słychać, bo to kluczowe. Jeżeli możecie, to dajcie nam znać. Dzień dobry, pierwsze powitanie mamy. Czyli nas słychać, bo widać to chyba tak. Biały i czarny, jak na tym zdjęciu, które dzisiaj rano wrzuciłem. Nie wiem, czy zdążyłeś zobaczyć. Widziałem, to nasze jest klasyczne zdjęcie, można powiedzieć. Nikt by tego nie wymyślił, że ty biegasz z jakimś tam ochraniaczem na głowie, a ja dostaję tutaj kartki, raz czerwoną, raz żółtą. Nie, ty w ogóle tak... dostajesz kartek, bo na które zdjęcie spoglądam, to jest kartka, a tak naprawdę to chyba to była jedyna czerwona twoja kartka. Nie, jeszcze była, chyba dwie z tych czasów są jakieś dwie, z tego co pamiętam, bo ostatnio nawet to jakoś wspominałem w rozmowie z Kubą Wójcickim, który do niedawna był zawodnikiem Zagłębia Lubin, a wcześniej wiemy, że tutaj grał na Mazowszu też w niższych ligach i był taki mecz... Nawet w tym samym klubie, co my. Tak, 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 a wcześniej jeszcze grał w Piastowie i kiedyś właśnie był taki mecz z Piastowem, który też kończyłem z czerwoną kartką. Więc... Zobacz, jest od razu pytanie, zanim się zdążyliśmy rozkręcić. Emil, cześć Emil. To ja od razu pozwolę sobie zadać pytanie, gdzie zobaczymy trenera w nowym sezonie? Podejrzewam, że nie tylko ja jestem tego ciekawy. Powodzenia na trenerskim szlaku i pozdrowienia ze słonecznego Londynu. Warszawa jest też bardzo słoneczna dzisiaj. Po raz pierwszy odpaliliśmy klimę, więc tutaj nie wiem, czy dostaję, bo ja nie umiem tego dobrze ustawić. Przeszliśmy tym pytaniem od razu do jednego z wątków naszej rozmowy, bo od tego w zasadzie chciałem zacząć. No konkret od razu. Emila pozdrawiamy jak najbardziej i wspieramy w jego też wszelkich projektach. Trzeba też może takie jedno słowo powiedzieć, żeby też na Emila, kto nie zna, zwracał uwagę jak najbardziej. Gdzie zobaczymy trenera, tak? Smolarowa. Na kanapie w asystencie. No właśnie, na razie jestem tutaj, co znaczy, że właśnie nie ma mnie gdzie indziej. Myślę, że był taki mocny okres, powiedzmy półtora tygodnia, kiedy się sporo działo, kiedy no, były negocjacje, były jakieś oferty. No teraz wiemy, że te ligi najwyższe mimo wszystko w Polsce, one się już zamknęły, już wystartowały przygotowania. No cóż, no może mogę też powiedzieć, bo to tak jakby do jakiegoś szerokiego grona nie doszło. No, była oferta z pierwszej ligi, były negocjacje z drużyną z ekstraklasy, rozmowy powiedzmy, myślę, że dobre, bardzo dobre doświadczenie, no ale jestem tutaj, no i myślę, że szykuję się bardziej na to, żeby spokojnie poprzyglądać się piłce, nie śpieszyć. Ja też nie byłem jakby w tym momencie tak bardzo na to nastawiony, że trzeba tutaj szybko działać, jakąś pracę od razu 5 dni po Zagłębiu łapać. Wiadomo, różnie bywa, ale na razie przyglądam się piłce, korzystam z tego, że trener bez pracy to też jest czasami fajny moment, bo można sobie poanalizować, pooglądać, pospotykać się z ludźmi, tak jak tutaj dzisiaj. No dobra, a powiedz mi, pociągnę ten wątek, czy oferta z pierwszej ligi to nie chciałaś iść do pierwszej ligi, chciałaś spróbować od razu w Ekstraklasie, czy to coś innego? No to chyba tak już na tyle, na co powiedziałem tutaj przed chwilą, no to myślę, że to jednak wystarczy, bo też nie chciałbym jednak zdradzać, to zawsze są takie rozmowy jakieś poufne i myślę, że to tak też powinno zostać. No, jakby szepnąłem, bo myślę też, że jakoś to tak nie wypływało szerzej, ale coś tam się działo. Ale to konkretnie. Super, wiesz, to super, że się działo, bo w ostatnim czasie kilka osób pytało mnie o ciebie właśnie, nawet widząc te zapowiedzi i wśród tych zapowiedzi tą informację, że no właśnie niedawno poszedł przez ciebie przekazany komunikat, że chcesz zacząć pracować na własną rękę i zacząłem się zastanawiać, bo takich przypadków za wiele sobie nie przypominam. Najczęściej to po zwolnieniu pierwszego trenera, asystent obejmuje i tam się różnie jego losy toczą, ale że właśnie ktoś ogłasza, że okej, w tym momencie uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie i bardzo mnie ciekawiło, jakie są dalsze losy, wiesz, i bardzo mnie cieszy, że rzeczywiście już jakieś rozmowy były. Rozmawialiśmy troszkę zanim
rozpoczęliśmy oficjalne spotkanie, więc wiem, że coś się działo i mnie to bardzo cieszy, bo z jednej strony też trochę się martwiłem, czy nie będzie tak, że wiesz, że nic się nie nadzieje po prostu. Tak, no wiesz, ja też byłem ciekawy, jaka będzie taka reakcja rynku, powiedzmy, tak, to znaczy, czy właśnie będą te telefony, ktoś będzie dzwonił, z jakiego poziomu będzie dzwonił, tak, czy to... Trochę też chciałem to jakby sprawdzić, tak, korciło mnie to, więc ja też się cieszę, że takie sytuacje były, to też są doświadczenia, tak, bo oczywiście trener to jest doświadczenie na boisku, jakieś z drużyną, ale to też jest doświadczenie, żeby umieć opowiedzieć o sobie, jakim ja jestem trenerem, co ja chciałbym zrobić w takiej, no myślę, że profesjonalnej rozmowie o pracę, tak, jakby, że to też jest jakby sztuka. Na pewno jest to rozwijające na 100%. Tak, tak, tak. No teraz też krążą takie... No to przygotowałeś się do tego na pewno porządnie. Oczywiście, oczywiście. No teraz ktoś tam też odświeżał Marcelo Bielsa, który tam się szykował do rozmowy z Leeds i obejrzał wszystkie mecze Leeds albo coś tam z Atletico Bilbao też się przygotował. No tak, w polskich realiach też się przygotowujemy do takich rozmów. Też trzeba być na bieżąco i znać, nie wiem, kadry drużyn, znać wyniki, wiedzieć co się dzieje, ale też bym powiedział, że to nie jest też tak, że trzeba do tego usiąść i się przygotować. Tak, dzisiaj siadam i za 3 dni jestem przygotowany. Tak też, ale to się też robi tak latami, krok po kroku, monitorując po prostu, co w danym klubie się dzieje. Pozwoliłem sobie wrzucić tutaj komentarz Adama. Czas najwyższy, aby polskie kluby stawiały na młodych trenerów. Przykład trenera Warty Poznań. Pełna zgoda, tak? Trzeba no wczoraj dawać też szansę. Wiemy, tak, żeby być na bieżąco, wczoraj nowy trener w Górniku Zabrze, też młody trener z polskimi korzeniami, no tak do końca nie wiem, ale wychowywany zdaje się w Niemczech i też będzie to jeden z młodszych trenerów w Ekstraklasie. No tak, czyli jest ta świeża krew, oczywiście my trzymamy kciuki zawsze za Polaków, bo jesteśmy tutaj u siebie i warto dawać szansę. Trener urodzony w Bytowie chyba, więc chyba Polak, chociaż pewnie jeszcze też jesteśmy wszyscy ciekawi, żeby trener nam się też Górnika przedstawił jakby w sensie takim... No będzie miał pewnie okazję. Tak, 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 ale nie, bo ciekawa postać, no ciekawie też, że Górnik wyszukał jakby gdzieś tam trenera takiego nieoczywistego. No pozostając w tym wątku, okładka najnowszego asystenta trenera, czyli Bartek Grzelak, trener urodzony w Polsce, w wieku 5 lat wyjechał do Szwecji. No teraz to w sumie go nie zapytałem o to, czy on się bardziej czuje Szwedem niż Polakiem, no ale możemy się nim chwalić. Fajnie pracuje, ci z was, którzy już czytali, to pewnie znaleźli tam kilka ciekawych wątków, bo są. Zdradzę taki jeden, że trener nigdy nie robi 2 treningów dziennie. Bez względu na to, czy to jest okres przygotowawczy, ciekawe. Nie robi. Powiedział, że jedynie co to jest łączenie siłowni z boiskiem. Jasne. To wtedy tak. Ale żeby były 2 treningi na boisku, nie robi tego. Być może ludzie powiedzą, że nie wiem, za słabo pracują. Im się to sprawdza. Jest okay. Ale czy uważasz, że to jest... A jak to argumentował? Bo ja jeszcze nie przeczytałem. Ale... Wiesz co? No to zostawię to, okay. żebyś sobie przeczytał. Tam nie ma jakiejś wielkiej argumentacji z tego, co pamiętam, ale mam już pomysł na to, żeby zrobić dogrywkę tak zwaną AT. I któregoś wieczora połączyć się z nimi. Wtedy ci, którzy przeczytali, będą mogli sobie zadać więcej pytań właśnie odnośnie artykułu. Wiecie, nie zawsze w tym artykule da się tak to wszystko ująć. Czasem nie dopytasz, później już jest za późno, albo dopytasz, a ten wątek gdzieś ucieknie, bo ktoś inny spisuje na przykład ten artykuł i czegoś nie, na przykład nie wyłapie. No ale... To też jest trener, który jest urodzony w Polsce i wydaje mi się, że duża kariera przed nim. Tym bardziej, że moim zdaniem, no to chyba jest nawet oczywiste, ze Szwecji trochę jest krótsza droga na przykład do Anglii niż z Polski. Wiemy, to tak ciągle to jest taka nasza stała bolączka, no, że nie ma polskiego trenera jakby tak za granicą, że to musi się wydarzyć coś właśnie takiego dziwnego w życiorysie, że ktoś ma jakąś szansę na jakąś karierę właśnie, że urodził się, ale wyjechał, tak, że ma rodzinę, że nie wiem, że jest z jakiejś rodziny takiej z 2 krajów powiedzmy, tak, i niestety to są takie rzeczy, które nas łączą z większą piłką. No, a niestety tak rynkowo zupełnie to spróbowałbyś nie postawić działa. Diagnozę, dlaczego nie ma polskiego trenera na przykład za granicą? Bo ja mam pewną diagnozę, którą uzgodniłem kiedyś, nie pamiętam, ktoś mi to powiedział i ja się z tym zgadzam, ale poczekam co ty. Nie, ale to ja bym też, to wiesz, moglibyśmy oddzielne spotkanie na ten temat zrobić i tych kilka takich wątków jakby omawiać. No cóż, mimo wszystko no nie jesteśmy jakby konkurencyjni nawet do jakichś takich średnich trenerów europejskich pod względem
tych osiągnięć w europejskich pucharach, tak? No jakby tutaj nas nie ma, tu się nie reklamujemy, właśnie to, te nazwiska się gdzieś tam nie przewijają, to jest taka jakby rzecz główna. No, wychodzimy na jakąś wystawę, gdzie możemy, mamy okazję się zaprezentować i prezentujemy się no, słabo, bez jakiegoś tam, tutaj potrzebny jest naprawdę jakby duży krok, stąd no ja też myślę, że przydałby nam się taki plan pięcioletni pucharowy na przykład, tak? Czyli dostosować, rzucam jakiś konkret, ale dostosować kalendarz ekstraklasy pod pucharowiczów po to, żeby oni się dobrze przygotowali do tych pucharów, żeby stopniowo przechodzili wyżej i później rozpoczynali te rozgrywki. Czyli nam po prostu trzeba by te rozgrywki wcześniej moim zdaniem kończyć, wypocząć, przygotować się do pucharów jako pierwsza rzecz, natłuc punktów przez kilka lat i za te kilka lat trochę zaczynać później, tak? W sierpniu powiedzmy te rozgrywki, już być tak bliżej tego świata, który tak funkcjonuje, no bo no, w tym widzę jakby problem taki do zaprezentowania się. Dwa, no mimo wszystko jakby nie funkcjonujemy w takim obiegu, jakby całość jako środowisko w takim obiegu europejskim moim zdaniem. No moim zdaniem trzeba jeździć na konferencje zagraniczne, trzeba na tych konferencjach wypowiadać swoje zdanie też w języku angielskim. Trzeba mieć jakieś takie ciągłe relacje z trenerami z innych krajów. Ja wiem, że jest wielu trenerów, którzy mają te relacje jakieś pojedyncze, ale mówię jednak tak ogólnie środowiskowo, tak, że żeby naprawdę no, żyć tym, co się dzieje na zachodzie, a nie tylko tam wyjechać raz w roku na staż dwutygodniowy czy tygodniowy i wrócić z tymi pomysłami, tylko non-stop jeździć. Jak jechać na mecz, to już z Lubina na przykład bardzo blisko jest na mecze Bundesligi. Można spojrzeć, czy w kalendarz się to wpasowuje i tam naprawdę pojechać kilkaset kilometrów i można zobaczyć coś innego. No tak, dotknąłeś tego głównej tej przyczyny. Ja powiem ci, jak zostało to zdiagnozowane. Niestety nie pamiętam przez kogo, ale jeden z trenerów mi to powiedział, ja się z tym zgodziłem. Nasza liga jest na takim miejscu w Europie, na jakim jest, więc raczej nikt na nią nie patrzy pod kątem właśnie wyławiania trenerów. Rzeczywiście później w tych pucharach, ale też przez to, że no ta liga nasza nie jest za mocna, jest nam trudno super wypaść. A jedyna droga, bo takich narodów jak nasz jest mnóstwo, bo w tych top ligach to pracują albo trenerzy rodzimi, albo kilka nacji. Wiesz co, jedyna droga, która była wskazana przez tą osobę, mojego rozmówcę, była taka, że były zawodnik typu Robert Lewandowski, zostaje trenerem i wtedy on otwiera drogę, ale nasi zawodnicy tej drogi raczej nie wybierają, raczej wracają do Polski, nie wiem, stają się ekspertami, mają jakieś inne biznesy, albo gdzieś tam rzeczywiście pracują, ale może w akademiach tych klubów, no bo mamy takich przykładów sporo, więc ta szansa też, no bo wiesz, gdyby został i fajnie popracował, no to troszkę by jasne, być może byłby tam znowu jakiś polski sztab jakby z nim, prawda, czy kilku trenerów wokół, więc tak, no jak najbardziej, no myślę, że też teraz mamy zawodników, no praktycznie wszystkich topowych naszych zawodników, którzy grają za granicą, no niech oni robią markę też sobie jako ludzie, którzy będą mogli do tych klubów po prostu wrócić kiedyś. Jak najbardziej też się zgadzam z tym argumentem. Aczkolwiek też mi to nawet brakuje tego, żeby polscy trenerzy byli w jakichś średniakach, żeby byli, nie wiem, cenieni w Europie Środkowej, tak? Ja już nie mówię, no bo to pojechać gdzieś do Francji, gdzieś, no to jest jakaś tam bajka, Anglii, nie mówiąc już, czy Hiszpanii. Ale nawet tutaj, no na tym naszym poletku, taka Europa Środkowo-Wschodnia, no tutaj myślę, że moglibyśmy coś jednak spróbować osiągnąć, a ja nie wiem, też wiem, że czasami bywają te telefony, tak już doświadczenie, jak mogę zdradzić, że czasami są te jakieś tam oferty, zapytania, nie jest tak, że to jest zupełne zero, ale do tego, jeżeli potem jednak rywalizujemy z jakimś innym trenerem, bo też pamiętam takie sytuacje, w których patrzyłem, kto został wybrany z danego klubu, no to jednak jest to jakaś taka nacja bardziej znacząca na rynku, tak? Widziałem, że tutaj padło Portugalczycy na przykład, to też jest dla mnie taki przykład ciekawy, bo ja w tej Portugalii całkiem sporo czasu spędziłem i tak od czasu do czasu tak monitoruję, no ale też byłem na stażach u trenerów, takich średnich trenerów średnich drużyn portugalskich i to byli trenerzy, którzy mieli w CV
średniaków właśnie europejskich, no nie wiem, jakąś drużynę z Izraela, jakąś drużynę z Grecji i tak dalej, i tak dalej. I ja nie uważam, że to byli lepsi trenerzy niż takich, których można obejrzeć no, na treningu drużyny ekstraklasy. Absolutnie. No tak, dwa wątki tak na szybko. Pierwsza pełna zgoda, co powiedziałeś o tym, że zdarzają się telefony do polskich trenerów i pewnie nikt tego nie wie, bo to była taka no, rzecz, która miała się nie pokazać i się nie pokazała. Zupełnie niedawno klub Dunajska Streda monitorował polski rynek. Miał trzech trenerów do wyboru. Zdecydował się na jednego, ale ten trener po prostu odmówił. Doszedł do wniosku, że w tym momencie życia potrzebuje czegoś innego. Nie mogę zdradzić więcej, bo to są jego prywatne sprawy. Dwóch pozostałych trenerów, którzy gdzieś tam zostali im zaproponowani, no nie byli nimi zainteresowani, ale patrzyli naprawdę na nasz rynek. Drugi wątek to był... Nie wiem, czy ktoś pamięta, kto poszedł do Dunajskiej Stredy, bo jakby też to jakoś monitorowałem, ale nie pamiętam teraz, kto został trenerem Dunajskiej Stredy. Chyba Słowak jakiś. Nie pamiętam dokładnie, ale to był, uwierz mi, to był drugi wybór. Pierwszy wybór był tutaj w Polsce, ale ten trener odmówił. I odmówił dlatego, że miał po prostu inne plany na najbliższy czas. Być może gdyby to było za pół roku, to by nie. Tak, oczywiście, bo to też jakby no, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to, żeby dopasować się z klubem odnośnie, nie wiem, oczekiwań, momentu, jakby momentu klubu, momentu, w jakim jest klub, w momencie twoim, jakim ty jesteś, różnych rodzaju okoliczności, warunków, to nie jest prosta sprawa, tak to naprawdę. Znaczy wiesz, wielu trenerów po prostu rzuciłoby wszystko i by pojechało. No oczywiście. A im trener jest na wyższym poziomie też i świadomości, ale też takiego, nie wiem, no też spraw związanych z życiem, z prywatnym, z rodziną i tak dalej, no to już tak albo bardziej doświadczony, już wiesz, czym to się wiąże, że to też nie jest takie proste. No tak, tak, wiemy, że z jednej strony jest tak, że jest ograniczona liczba miejsc pracy w Polsce, tak, i że generalnie jak jest jakaś propozycja, no to należy z niej korzystać, tak, więc no ale wiemy, że naprawdę to decyduje tyle czynników. I jeszcze co chciałem powiedzieć, i właśnie to by był też dobry jakby wątek, który moim zdaniem się dzieje w Portugalii, że żeby trenerzy właśnie wyjeżdżali z naszego kraju, tak, że wtedy będzie ta płynność w pojawianiu się nowych nazwisk, tak, załóżmy jest trener, który pracuje 3-4 lata w Ekstraklasie, robi wynik, wychodzi, zwalnia miejsce, tak, zwalnia miejsce i w to wchodzi ktoś nowy. Moim zdaniem, tak jak ja patrzę na Portugalię, to się tam tak dzieje, jakby w jakimś sensie się tak dzieje, bo są trenerzy, którzy zaczynają w drugiej lidze, w jakimś tam Chaves, tak, robi wynik, dostaje średniaka portugalskiego, dostaje dobrą drużynę portugalską, wyjeżdża, tak, spędził jakieś takie trzy okresy, wyjeżdża i potem już funkcjonuje na tym rynku. No tak, tak, no tylko wiemy, że ten rynek trenerski jest trudniejszy niż zawodniczy, mniej miejsc. No i też jednak inna praca, no bo można być 20 zawodnikiem jakiejś drużyny, a być trenerem, no to już trzeba ustawiać, jakby funkcjonować w ramach tego klubu, być taką ważną osobą. No i też klub, który się pomyli właśnie z 20 zawodnikiem, no to straty ma małe, tak? A jak już źle wybierze trenera, no to ma duży problem. Jasne. Muszę zadać to pytanie, bo raz, że to jest pytanie ważne dla Ciebie, to jest jeden z Twoich ostatnich koników, a dwa, że pytanie zadaje nam, jeśli dobrze myślę, trener pracujący na Madagaskarze, więc skoro łączymy się z Madagaskarem, no to warto to wykorzystać. Panowie tam pracują z drużyną dziewcząt, zdradzę też już po raz drugi, że przygotowujemy artykuł. Niestety nie z Madagaskaru, tylko będzie to zrobione korespondencyjnie, ale kto wie, być może w przyszłości. To się wiąże z tym, o czym ostatnio sporo mówiłeś, czyli o tym zarządzaniu czasem i też tym czasem wolnym trenera. Ile czasu zostaje na życie prywatne dla trenera, jeśli moglibyśmy ten wątek poruszyć, bo wiem, że jest ważny. Tak, tak. To też jest taki, właśnie tak jak nawet myślałem, że tu dzisiaj do ciebie przyjdę, to trochę tak sobie pomyślałem, co się w moim życiu na przełomie tych tam 10 czy 15 lat działo, to znaczy z jakimi tematami byłem blisko, tak? I faktycznie to od tych 2-3 lat to jest taki temat o życiu prywatnym trenera, o który jakoś dużo osób mnie pyta, o który ja się w tym temacie też wypowiadam. Nawet ostatnio ktoś zadzwonił z radia i powiedział, bo pan tutaj jest specjalistą od czasu wolnego, więc tak jakby specjalistą od czasu dziwnie to zabrzmiało, ale faktycznie
kilka jakichś takich no, wykładów czy szkoleń, czy jakiegoś takiego zwrócenia uwagi na to, wziąłem w tym uwagę, wziąłem z tym jakiś udział. No tak, no to jest temat duży, no bo to jest temat organizacji, to jest temat właśnie podejścia do tej pracy, która wiemy, że praca jest trudna, że praca jest wymagająca, że trzeba dużo czasu na nią poświęcić, więc jest to temat też selekcji umiejętnej tego, co ważne, co mniej ważne w tej pracy i właśnie jak się zachować, żeby, no żeby trochę nie być przez tę pracę przygniecionym, tak, żeby... No nie wiem, ja chciałbym za 10 lat jeszcze pracować jako trener, tak? I oczywiście mógłbym może zrobić, że teraz na te 2 lata to ja ruszam, wszystko zostawiam, w ogóle nikogo nie widuję, mamy, taty, dziecka, partnerki, nie wiem, kogoś i ruszam w pracę i być może na pewnym etapie można tak zrobić, tak? Albo może można tak zrobić na chwilę jakąś, żeby się poświęcić, ale no jeżeli ktoś chce moim zdaniem pracować w piłce nożnej, no to musi cały czas tak równomiernie pracować w piłce i z tej piłki wychodzić, tak, żeby mimo wszystko szukać jakichś takich, szukać jakichś no, dróg, nie wiem, czy ujścia tego napięcia, które jest związane z piłką, czy szukać jakichś, tu już nawet myślę o tym w kontekście jakichś takich inspiracji, tak, żeby często się mówi, że trener ma inspirować, no to czym ma inspirować, jakby, no też musi inspirować czymś spoza, czymś spoza jakby piłki w mojej ocenie, a często takie, można się w tej piłce po prostu tak zagmatwać i już naprawdę zliczać rzeczy, które ile razy kto podał lewą nogą, prawą, no jakby siedzieć, to ta praca też musi mieć swoje ramy, musi mieć swój koniec, musi mieć swoje wnioski, tak? Ja na przykład bardzo lubię, jak jest dzień się kończy i mówimy sobie, dobra, to tego treningu już nie analizujemy, przeanalizowaliśmy, obejrzeliśmy, co nas interesowało, wniosek taki, to wyszło dobrze, to wyszło średnio, to trzeba poprawić. Zapisujemy, zamykamy, idziemy do domu i następnego dnia to otwieramy, a nie jakby jeszcze dyskutujemy o tym treningu i mówimy, no a tutaj jeszcze ten podał tak, to często już nic z tego nie wynika, tylko jest jakimś takim dyskusją bez... No tak, tak, bo można naprawdę z każdej strony, jeszcze jak nagramy sobie z 2 kamer, to jeszcze może zerknijmy z tamtej kamery, prawda, jak tutaj w tej sytuacji, co on widział, czego nie widział, no i... Tak, do pewnego stopnia należy to robić, ale nie, żeby to było takie destrukcyjne dla trenera, bo tutaj też jeszcze może też płynnie przejdziemy do takiego tematu, bo trochę też z Pawłem Habratem, czyli psychologiem sportu, myślimy o tym, że o ile ta psychologia sportu ostatnio dotyczyła, nie wiem, że zawodnik ma się skoncentrować przed meczem, ma być opanowany i tak dalej, to teraz więcej trochę trzeba poświęcać czasu sobie, tak? Czyli poświęcać czasu trenerom, bo oni są taką grupą ryzyka, narażeni na wiele takich szkodliwych rzeczy, narażeni na przepracowanie. Już tak ten, wydaje mi się, że ten zawodnik już sobie tam poradzi jakby, ale może tym pierwszą taką potrzebą jest trener w tym momencie i tutaj widzę też większe takie pole do zmian. Zobacz, tutaj pan Piotr zacytował Piotrka Stukowca, sztuką zaplanować pracę, sztuką jest zaplanować odpoczynek. Mhm. I mamy jeszcze od pana Kamila, w pracy trenera zapomina się o regeneracji fizycznej i psychicznej, u piłkarzy to norma, u trenerów temat ten jest zapomniany, dokładnie to, co powiedziałeś. Tak, teraz, tak. Właśnie zapomniany, ja mam wrażenie, że to nawet nie jest temat zapomniany, tylko że ten temat jeszcze nie wyszedł, jakby tak jakby bardzo powszechnie. I niedostrzeżony bardziej. No tak jakby, że trochę mało o tym dyskutujemy. Ja w ogóle jestem zdania, że jest kilka takich tematów, o których tak w ogóle środowiskowo mało dyskutujemy, to znaczy, że jest mało wywiadów, powiedzmy, na ten temat. Tak sobie teraz próbuję odwinąć kilka wywiadów, zaraz je może tam przytoczę jeszcze, ale też właśnie, że nie ma takiego dialogu pomiędzy, nie wiem, czy trenerami, czy dziennikarzami, że taki temat jakby, na to teraz zwracamy uwagę, bo to jest temat, prawda, że trenerzy, nie wiem, trenerzy włoscy, którzy już nie będę jakby tak rzucał akurat, nie pamiętam nazwiska, to dlatego nie będę rzucał, ale trener, który mówił, a ja bardzo lubiłem kino, a przez ostatnie 5 lat nie byłem w kinie, tak? To był taki trener włoski, ale pamiętam, że trener Mamrot też takiego wywiadu udzielił na Weszło, w którym też mówił, a jak pracowałem w Jagiellonii, to nie byłem
w kinie. I to jakby, broń Boże, nie tutaj żaden przytyk do trenera Mamrota, bo, ale właśnie taki dialog. I fajnie, że trener się na to zdecydował, żeby coś takiego powiedzieć, bo myślę, że to jesteśmy narażeni na to, żeby się zapomnieć, tak? I że właśnie jak wychodzimy z tych trybów, czyli niestety przy zwolnieniu często, no to do tego wracamy. A moim zdaniem częściej powinniśmy myśleć o tym, że tak, pracuję, ale jest jakiś tam dzień wolny, w którym nie pracuję, który mam dla siebie, nie wiem, dla rodziny. No i moim zdaniem też na tym można skorzystać z pracy finalnie, tak? A wiesz co, Jacek Magiera powiedział, nawet nie wiem, czy tu nie przy spotkaniu przy kawie tutaj, a być może w którymś z artykułów, że w Polsce jest taki jakby kult tej pracy trenera, że trener to musi od rana do nocy, sami trenerzy niestety też ten kult tworzą, bo gdzieś tam piszą, że to trenerem się jest 24, tak. No jest się, tak, tylko że on powiedział, po prostu czasem zrób tą pracę, dobrze ją zaplanuj, zrób ją w 3 godziny i to będzie dużo lepsze dla wszystkich, ty też to dzisiaj powiedziałeś już. A propos analizowania... I to właśnie trzeba mówić też, bo mam wrażenie, że ten taki ogólna jest taka wiedza... Ale wiesz, skąd to się bierze? Wiem, skąd się bierze, bo jakby ty chcesz pokazać, że ty jako trener, prawda, jesteś zaangażowany, no. A tak naprawdę, czy ty poświęcisz na przygotowanie treningu 12 godzin, czy no, 5 minut, to źle zabrzmi, tak? Mhm. Ale dajmy na to, że 5 minut, no to ja bym był bardziej za tym, że ty w 5 minut odrzuciłeś jakieś tam rzeczy, potrafiłeś się skupić na tym, co najważniejsze, że podchodzisz do tego selekcyjnie, tak? No i oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje 12 godzin, żeby szukać, no to niech szuka, no ale w pewnym momencie jakby myślę, że no może te 5 minut to są te dwie skrajności, tak? Ale że można przygotować jakby w ramach godzin pracy ten trening, a nie zaczynać go szykować o 22 i wtedy dopiero mieć jakieś wnioski. Więc moim zdaniem idzie taki czas, to też jak mogę sobie tak pozwolić, na to, żeby no nie podkreślać tego, że jestem zaangażowany, że pracuję dużo, prawda, że ja mogę więcej niż inni, no tylko tyle, że pracuję tyle, ile potrzeba, ale mam dobry pomysł. Tak? Pracuję jakby efektywnie. No tak, ale ile potrzebujesz na to, żeby mieć dobry pomysł? No jednak bardziej się ceni jakby dobry pomysł niż to, że pracujesz 8 godzin, tak? No jakby no, tak samo jak na boisku, tak? No bardziej się ceni to, że ktoś wejdzie, strzeli piękną bramkę, niż to, że on tam tutaj tu pracował, tutaj pomógł, to coś, no jakby to też są jakieś takie konkrety, myślę, że... I idźmy w tę stronę, i myślę, że będziemy szli w tę stronę. Na to wygląda. W międzyczasie chcemy wszystkich pozdrowić, którzy tutaj do nas pozdrowienia wysyłają. Radek Bella, pewnie niebawem będzie szansa się zobaczyć, bo coś tam się dzieje. No, może być zajęty chyba na kursie UEFA Pro. No ale to znajdziemy jakoś czas. Oczywiście gratulujemy tego faktu. Widzę, że już jest z nami Anglia, z nami Madagaskar, teraz również Niemcy, też pozdrawiamy Zollingen. Tam jest główna fabryka miśków Haribo, nie wiem, czy wiedziałeś. Nie. Kapitalne miejsce, bo tam pracują Polacy. Właśnie pozdrawiamy Mateusza i Martina, braci Kurt, którzy pracują tam zawodnikami, ale również w najbliższym otoczeniu jest kilka klubów, w których pracują Polacy. Jest to Fortuna Düsseldorf, jest to Borussia Mönchengladbach, jest to Bayer Leverkusen. Być może jeszcze mi uciekło, ale fajne miejsce. My tam byliśmy kilka dni, wybieramy się znowu, bo jedziesz na kilka dni i masz w zasięgu kapitalną wiedzę i to jeszcze po polsku, więc to jest super. Wiesz co, chciałem się ciebie zapytać, żebyśmy już zmienili ten wątek, chociaż tutaj jeszcze pan Marcin napisał, że wiadomo, jest czas na pracę, jest czas na odpoczynek, to jest naturalne. Bardzo mnie interesuje, być może wiele osób, które są z nami dzisiaj również, masz kapitalne doświadczenia z bycia asystentem, drugim trenerem, nie wiem, bo to ta funkcja czasem jest to asystent, drugi, wiem o co chodzi, tak, pomagasz pierwszemu... Pierwszy asystent pierwszego trenera, tak. O, pierwszy asystent. Wedle podręcznika licencyjnego, bo to też jest istotne, gdzieś tam powiedzieliśmy o zdaniu o kursie. Jeszcze kończąc tamten wątek, bo fajny komentarz, bardzo mądre słowa trenera. Sam potrafiłem od 5 rano pracować nad swoim warsztatem, domyślam się, trenerskim i po kilku latach okazało się, że piękny czas małych dzieci minął i to chyba wszyscy prędzej czy później doświadczymy albo doświadczamy. Przechodzimy do tego wątku, no bo masz te kapitalne doświadczenia bodajże 10 lat, bo tak to zapowiadaliśmy. Właśnie dokładnie 10 lat, to jest też takie znaczące, piękna dekada. No
No tak, okrągła liczba. Tak, tak, tak. No dobrze, i teraz jak te doświadczenia wpłyną, czy uważasz, że wpłyną na bycie pierwszym trenerem? To znaczy, jakim pierwszym trenerem chcesz być? No na pewno wpłyną, no bo przez takie 10 lat to można naprawdę dużo doświadczyć, być w wielu sytuacjach trudnych, łatwych, nie wiem, właśnie sukcesach, porażkach. Więc ja mam poczucie, że naprawdę przez te 10 lat tutaj razem ze sztabem Piotra Stokowca no dużo przeszliśmy, tak? I pracowaliśmy w 4 klubach, to są 4 różne środowiska. No jednak to jest, wszędzie jest inaczej, tak? Małe miasto, duże miasto, średnie miasto, mniejszy klub, większy klub, więc to też jest jakby bagaż doświadczeń. Moim zdaniem też się to jakoś tak bagatelizuje, że można tak samo pracować w jednym klubie i w innym, tak? Moim zdaniem to są już jakby odrębne rzeczy. Poznać środowisko, poznać otoczenie, to też jest istotne. No i jakim ja trenerem, jak ja siebie widzę jako trenera, na pewno takiego, który jest dobrym organizatorem, który jest bardzo konkretny, który też moim zdaniem organizacją i takim konkretem naprawdę można po pierwsze uniknąć wielu problemów, wiele rzeczy jakieś tam schować, a moim zdaniem tak to jakby w tę stronę zmierza, żeby po prostu tę drużynę czy ten klub, tę działkę klubu jakoś dobrze zorganizować, żeby to było logiczne, żeby to się jakoś tutaj trzymało kupy. No i stąd jakby no, chciałbym być trenerem, który bazuje mimo wszystko na pomyśle, na tym, że wie, czego chce, że wie, jak to ma wyglądać, że jest konkretny, czyli no jakby ma jakieś takie wymagania, nie wiem, widzi na treningu, widzi to też najpierw w głowie u siebie, jak to może wyglądać, a potem tę wizję stara się wdrożyć. Dlatego tutaj myślę, że nie należy powiedzieć, że nie wiem, że ja chciałbym grać tak, jak grają, nie wiem, Włosi, Portugalczycy, ktoś tam, czy jakiś konkretny trener, ale myślę też o tym, że chciałbym być elastyczny, tak, żeby właśnie w różnych środowiskach potrafić się odnaleźć i od tego wyjść. I wiem, że to tak może brzmieć, że elastyczny to jest jakby coś takiego negatywnego, prawda? Że elastyczny, no to on się tutaj będzie uginał, ale myślę, że trzeba, jakby, że takie są, też taka jest moja wizja tego, jak wyglądają czasy, że to no, trzeba jakby patrzeć, jak wygląda twoje otoczenie i ty możesz być różnorodny, tak? Możesz być taki, możesz być inny, poważny, mniej poważny, już tam nie mówiąc o innych słowach jakichś dziwnych, jak charyzma na przykład. Radek Bella odpisał, znajdziemy czas na odpoczynek i na spotkanie, no także będzie super. Chciałbym, bo powiedziałeś o tym środowisku, o tym otoczeniu, te słowa również bardzo mocno podkreślał ten Marek Zup, który pracował i na Białorusi, i na Litwie, i w Kazachstanie, i w Chinach. No nie da się tak samo pracować w różnych miejscach i powiedział dokładnie to samo co ty, musisz poznać to środowisko, bo ono jest różne. Okej, ono jest dużo mniej zróżnicowane w Polsce, w pierwszej lidze, w Ekstraklasie, a w Polsce, w Chinach, na Białorusi, gdzie totalnie inne jest społeczeństwo, inaczej z tymi zawodnikami się rozmawia, ale to jest bardzo ważne. Natomiast czy twoje, no przepraszam, że tak przejdę trochę może do takiej prywatnej sprawy, ale czy twoje wykształcenie pomaga ci właśnie w tym? Może zrobimy taki konkursik do wygrania najnowszy numer asystenta trenera. Kto pierwszy w komentarzu napisze, jaki kierunek studiów skończył Łukasz Smolar? Może tak być? Dobrze, ale to wymyśliłeś spontanicznie. Spontanicznie, zupełnie. Słuchajcie, wysyłamy wam jeszcze dzisiaj pierwszy komentarz, bo pewnie będziecie googlować, chyba że ktoś wie. A za momencik przejdziemy do tego wątku. Jesteś tak, to jeszcze nie mogę, czekaj, niech to się może A jesteś ukaże, w stanie odpowiadać? Tak, mogę już odpowiadać. Czy, no, ale bez powiedzenia? Tak. No cóż, taka jest też mój punkt widzenia, że to wykształcenie pomaga, tak? Że to wykształcenie jest istotne, że jeżeli mamy powiedzieć, no, tak trochę gdzieś tam dwa zdania padły o tym, że trener ma inspirować, tak? No i teraz co to znaczy, że trener ma inspirować? To znaczy trener, jeżeli
z czego on ma inspirować jakby. No na przykład trener, jeżeli przeczyta jakiś poradnik o inspirowaniu, no to co ma wdrażać tę książkę, czy jakby, czy dowie się, że ma inspirować, no to będzie inspirował z piłki. No moim zdaniem tu jest istotne, żeby mieć taki szeroki jakby wachlarz, już się pokazało. Mamy. No, sekundy decydowały chyba. Sekundy decydowały. Być może będziemy wprowadzać VAR, ale jeśli nie będzie w chwili obecnej, no to mamy, pierwszy był Piotr Borkowski. Piotrze, prosimy cię, żebyś zostawił nam wiadomość e-mail na ten adres z adresem twoim korespondencyjnym. Chętnie z numerem telefonu, bo wtedy wyślemy kurierem. Będziesz miał bardzo szybko przesyłkę. Wygląda na to, że ty byłeś pierwszy. Tak, bardzo wszystkim dziękujemy za odpowiedzi. Teraz już możemy mówić wprost. Tak. Więc, kulturoznawstwo. Więc kulturoznawstwo, czyli, no, czyli taki przedmiot, no jakby bardzo szeroki, no trochę. To jeszcze dla Piotra, żeby sobie spokojnie spojrzał, już nie przeszkadza. Czyli taki bardzo szeroki jakby przedmiot, no bardziej wynikający chyba z takiego zainteresowania w ogóle, nie wiem, otoczeniem, tym jakimiś takimi wytworami człowieka, no nie wiem, piłka nożna też jest wytworem człowieka, prawda, jakaś gra, jakaś tam chęć zabawy, więc jakby ja to nigdy nie mówiłem, że to jest coś, co jest bardzo daleko od tego, co ja robię, tak, no bo kulturoznawstwo też się poniekąd zajmuje tym, jak coś sobie człowiek organizuje, tak, i że my sobie organizujemy rozgrywki piłkarskie, to już tak odchodzimy jakby daleko od takiego, ale moim zdaniem też brakuje takiej dyskusji, że po co nam ta piłka, no, że zorganizowaliśmy sobie coś, co ma nam dostarczać jakichś emocji, możemy tym żyć, bardzo dużo ludzi w tym żyje, nie wiem, w innych krajach więcej, w Polsce też może całkiem dużo, są rozgrywki, no i dalej się to też jakoś organizuje, trzeba zorganizować klub, trzeba zorganizować drużynę, trzeba mieć właśnie do tego jakieś takie przemyślenia, wizje i trochę kulturoznawstwo też o tym mówi, jak sobie człowiek na przestrzeni nie wiem, wieków, lat organizował miasta, jak sobie organizował, jak te miasta się zmieniały i tak dalej, i tak dalej. Zresztą o piłce nożnej też rozmawia na kulturoznawstwie, też jest to jakiś jeden z wątków, który przychodzi, po co nam ta piłka nożna, tak? Jakby po co ludzie grają, że jest to jakaś taka chęć zabawy, nie wiem, też spędzania czasu wolnego, to też jakby sobie o czasie wolnym mówiliśmy, no z tego to się jakoś tam wzięło. Potem właśnie organizacji w jakiejś drużyny, przeciwstawiania się sobą, rywalizacji, chęć tego, żeby się doskonalić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no ja zakładam, że to kulturoznawstwo to była bardzo fajna rzecz. Bardzo cieszę się, że poświęciłem te 5 lat na te studia i to mi nie przeszkadzało absolutnie w byciu trenerem, a mało tego, no myślę, że to często mi jakoś pomaga, żeby to spojrzenie mieć takie dosyć szerokie, żeby nie widzieć w jakiejś jednej sytuacji, nie wiem, tylko jednego, czy dwóch, czy trzech rozwiązań, ale żeby widzieć 5, czy 7, czy patrzeć na to trochę gdzieś tam z dystansu. No a praca trenera to też jest jednak takie rozwiązywanie problemów. No i jeżeli coś możesz wiedzieć więcej, mieć jakieś inne perspektywy, no to może lepiej rozwiążesz po prostu tę sytuację. To chciałbym znów skleić kilka wątków, bo pojawiło się wykształcenie mocno niezwiązane bezpośrednio z futbolem, pojawił się temat inspirowania, pojawił się temat właśnie tego twojego przyszłości, jakim chcesz być trenerem. Gdzie trener Łukasz Smolarow czerpie inspirację? Mhm. Bo wiem, że poza piłką na pewno. I chciałbym też, żebyś troszkę może podpowiedział trenerom, że niekoniecznie tylko, domyślam się, że może być taka odpowiedź, niekoniecznie tylko biografie trenerskie na przykład, czy książki związane stricte z futbolem. Gdzie ty szukasz inspiracji? Znaczy ja no właśnie jestem zdania, że należy trochę czerpać inspirację i w normalnym życiu, i w jakichś takich normalnych sytuacjach wszystkich ludzi. Czyli właśnie, żeby się nie zamykać na tę piłkę nożną i nie wiem, i nie żyć tylko od weekendu do weekendu tymi rozgrywkami, ale żeby znajdować sobie jakieś inne zajęcia. No i mało tego, jeżeli się czyta, to czytać też coś, co nie jest związane z piłką nożną, tak? Oczywiście to nie wiem, jak się. To jest moja opinia. No jak się przejrzy tę jedną, drugą biografię piłkarza, no to mimo wszystko ja widzę tam tego
ghostwritera, tak, który to zbiera, pisze, żeby to jakoś tam wyglądało, że tam na początku mu było ciężko, prawda, trochę, potem tutaj miał trudności, ale miał jakiegoś przyjaciela, ale coś tam, nie wiem, i tego rodzaju. No i jakby ja tam nie widzę jakiejś takiej autentyczności, albo nie, niewiele razy, a myślę też, że warto jakby czytać też to, co, nie wiem, to, co... No to, co się po prostu wydaje, nie wiem, oglądać w kinie to, co jest w kinie, tak? I że często naprawdę tam można znaleźć takie swoje przemyślenia do swojej pracy, nawet jak się tego nie chce, ale właśnie, żeby starać się mieć taki szeroki wachlarz. Więc no, ja staram się w miarę, o ile to jest jakoś tam możliwe, no być na bieżąco, tak? Czyli otwierać gazetę, w której nie ma sportu, albo jeżeli jest, to jest jeden artykuł sportowy i to właśnie pisany trochę z takiej innej perspektywy przez kogoś, kto się tym nie zajmuje, tak? Mikrofon za blisko, albo za głośno gadamy. No ale musimy rozmawiać głośno, żeby do Madagaskaru dotarło, także słuchajcie, zostawiamy to tak, albo ta ekscytacja nasza osiągnęła zęby, dlatego zaczęliśmy głośno mówić. Odsuwam mikrofon o 4 cm, teraz może będzie lepiej. Tak, więc to co ja mogę jakby polecić, no to co ja robię, no bo ja też jakby polecam to, co robię, nie będę polecał tego, czego nie robię, no to właśnie patrzenie na to, nie wiem, jakie książki obecnie się wydaje, tak? Jakie książki ktoś poleca. Ja wiem, że to jest, że ten czas jest bardzo ograniczony i ja też to czuję i no ale mimo wszystko staram się jakąś tam książkę na chwilę chwycić, tak? No już nawet spojrzeć sobie, jakie książki zostały nagrodzone, nie wiem, w tym roku i choćby z tego jakby zorientować, okej, okay, to jest jakimś tam tematem do rozmów o tym, w innych dziedzinach się rozmawia, ta książka została gdzieś tam nagrodzona, czy po prostu w kinie, no też można po prostu zobaczyć sobie, co tam w tym roku przyniosły Oscary, albo Złota Palma w Cannes, albo w Berlinie jakiś tam i też jakby dojść do takiej selekcji, zobaczyć jakiś film i zastanowić się, no to kto to, czemu ktoś to jakby uznał za istotny film teraz, w tym momencie. No i dzięki temu trochę wiemy więcej, myślę, o tym, jak funkcjonuje nasz świat, nie wiem, jak funkcjonuje nasza rzeczywistość w Polsce, czy nie w Polsce. No, a piłka nożna jest taka bardzo międzynarodowa, więc myślę, że takich kontekstów trzeba łapać jak najwięcej. Jest jeszcze jedna droga. Warto jest mieć dobrego kumpla, który ci podaruje fajną książkę. Mhm. Na przykład ja dostałem od Łukasza co najmniej dwie książki. Jedną dostał Marcel, mój syn. Absolutnie rewelacyjną, nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam, tylko co to było, czy to było, jakie to było zwierzę? Jakby... Nosorożec. Nosorożec. Tak, to było nosorożce, a drugą otrzymałem ja. I to naprawdę obie, być może była jeszcze jakaś, już teraz nie pamiętam, ale warto mieć taką osobę, bo to jest gwarancja kapitalnej lektury. Jesteśmy przy tym wątku, kończymy go, polecamy książki przez trenera. Jeżeli jest to możliwe, no to poproszę. No to jest bardzo takie szerokie pytanie. No, jakby bardziej trzeba by było powiedzieć, no trochę nie wiem, jakby jak na... No, jakby właśnie, ja to mówię, może inaczej, być na bieżąco. Co czytałeś ostatnio i ci się podobało? To może w ten sposób. No to czekaj, to zrobimy. Znaczy, dobra. Bo ja chyba staram się zawsze mieć jakąś książkę przy sobie i wiem, że teraz mam, więc to też jakby było. Nowa wypita, pozabieram już ten kubeczek, żeby tutaj nie przeszkadzał. Mam książkę, jestem w połowie teraz. W połowie jestem, tyle przeczytałem jakby co. Gdzie tak pokażemy? Tak pokażemy. O, właśnie. Football Ery Manen. Książka trochę też abstrakcyjna. Japoński noblista, który postanowił, że napisze taką powieść, w której jest jakieś odwołanie do piłki. Ono nie jest jakby bardzo duże, no ale jakoś go to zainteresowało. Po pierwsze w Japonii jakoś bardzo dużo, no teraz zyskuje piłka na popularności, ale raczej tam jest baseball. Więc tak zaciekawiło mnie to, że on coś tutaj o tym futbolu powie. I no jest na razie połowa książki, było ze 4 strony o piłce nożnej. Ale to jest interesujące właśnie, czemu ktoś tam się tym futbolem interesuje i książka nie jest adresowana do miłośników futbolu, pewnie do osób, które się interesują powieściami, no ale ta piłka nożna gdzieś jest w tle i zresztą ja lubię takie książki, w których piłka nożna jest gdzieś tam wątkiem pobocznym.
Powiedzmy. No okej, okay, mogę polecić, aczkolwiek to nie jest też jakaś taka łatwa książka, jakoś łatwo się tego nie czytam. Tak. Trzeba szukać, po prostu trzeba szukać inspiracji. Przejdźmy może do takiej mocnej merytoryki. Było takie pytanie o szatnię. Czy trener ma metodę w szatni? Podejście łagodne, tłumaczenie, czy jednak rygor, wymuszanie pewnych zachowań? To już jest stricte warsztat trenerski. Tak, no to jeżeli ja bym się odwołać do doświadczenia, no to wiadomo, że pracowałem tutaj jako asystent trenera, więc nie było tak, że ja jakąś swój tutaj porządek narzucałem, no ale to tak, ja myślę, że podejście łagodne to też tak jakoś tak brzmi, ja bym powiedział podejście konkretne jakby, że jak dobrze zaprezentowałeś. A tam mamy takie pytanko o tytuł, więc już załatwiona sprawa. Że jednak trzeba tłumaczyć, tak? Jakby trzeba tłumaczyć, trzeba mówić, czego się oczekuje, trzeba to korygować. I moim zdaniem trzeba też sprawdzać, czy zawodnicy to wiedzą, tak? Więc ja na przykład bardzo lubię taką metodę, w której rozmawiamy o czymś bardzo konkretnie, bardzo prosto i potem ja pytam na przykład, albo ktoś to jeszcze tłumaczy, żeby powiedział to jakby innymi zdaniami, więc jestem zdania, że po prostu dobre tłumaczenie to jest naprawdę bardzo duży procent jakiegoś sukcesu, tak? Bo czasami nam się też wydaje, tak myślę, że my coś powiemy, dobra, to gramy tutaj trójką, ten odpowiada tu i tak ten no, na boisko ruszamy, prawda? No ale tak zawodnik wychodzi i mówi, no dobra, to tutaj trójką, ale tutaj w zasadzie co to miało być do tego? Więc jakby moim zdaniem ten komunikat trzeba też dobrze jakby przemielić i dobrze zawodnikowi wytłumaczyć, żeby ewentualnie, jak tam była druga opcja, bo czekaj, zostaw, czy jednak wprowadzać rygor, no. No rygor to taka dyscyplina, no ona jest jakby istotna też dla samych zawodników, więc myślę, że zawodnicy powinni wiedzieć, że tak, jeżeli będziemy wszyscy zdyscyplinowani, no to zrobimy lepsze miejsce niż jeżeli jest u nas jakiś taki chaos i nieporządek, więc no ten rygor czy po prostu porządek, no jest konieczny tak w drużynie, tak, no bo jeżeli, no to są jakieś podstawowe rzeczy zupełnie, może, że ci zawodnicy też, te relacje między nimi muszą być uporządkowane, oni też muszą czuć się jednocześnie tak, że mogą wpływać na to, co no jak ta drużyna wygląda, tak, mogą korygować się nawzajem, czy mogą też jakby rozmawiać z trenerem, moim zdaniem to też jest istotne, żeby zawodnik jak nie wie, to żeby przyszedł trenerze, a tu jeszcze oczywiście można to zrobić na uboczu, tu jeszcze nie zrozumiałem, chcę dopytać. Bardzo dobra sytuacja, bardzo dobra taka oznaka, jeżeli trener chce, znaczy jeżeli trener wytwarza taką sytuację, że zawodnik przyjdzie i właśnie nie będzie się bał, że o Jezu, jest rygor, to nie przyjdę do niego i nie zapytam. Tak, przyjdź, zapytaj, porozmawiajmy, miejmy pewność, że wszystko jest jasne, a dyscyplina dyscypliną, to jest swoją drogą. Jesteś w tej szatni już wiele lat. Też to jest taki wątek, który poruszyliśmy chwilę przed wejściem na antenę. To brzmi, co? Przed wejściem. Szatnia piłkarska się bardzo zmienia. Tak jak zmienia się społeczeństwo, jak zmienia się nasze otoczenie. Jakie zmiany ty zaobserwowałeś u zawodników w kontekście zarządzania nimi? Bo ja mówię o tym, bo wspomniałem tutaj świętej pamięci Gerarda Houllier przed naszą rozmową, że właśnie było takie sympozjum. Ja często o tym mówię, bo tam były kapitalne rzeczy. I on właśnie powiedział o tym dostosowywaniu się do obecnego zawodnika. Jakie ty masz na ten temat przemyślenia? No, jak najbardziej mam takie przemyślenia. Jakby myślę, że trochę zmierzamy do tego celu. Może ta droga jest długa, może to jakby trwa bardzo powoli, ale i mam nadzieję, że ja się spotkam z tym momentem piłki nożnej, która będzie trochę taka bardziej, będzie takie zarządzanie bardziej partnerskie. Tak też nie chciałbym, żeby to właśnie źle brzmiało, no ale mimo wszystko tak, no jakby takie, w którym jest jakaś rozmowa, oczywiście jest jakiś podział na osobę zarządzającą i osobę dostosowującą się, tak jak i, nie wiem, trener jest osobą też dostosowującą się, bo ma nad sobą prezesa i tak dalej, ale myślę, że tutaj ta komunikacja, ona musi być dobra, musi być też oparta na jakimś tam szacunku, zaufaniu do siebie, na budowaniu takich relacji, że my zmierzamy w tę stronę. I teraz no, pytanie, jakby czy zmierzamy powoli, bo my o tym dużo jakby rozmawiamy, znaczy dużo to tak się pojawia, no ciężko mi jest ocenić jakby jak jest rzeczywiście, tak, jakby nie wiem, czy jakie są realia, jakby
na co dzień, czy w klubach, czy tak dalej, takiego zarządzania. Zresztą dzisiaj też jest taka afera jakby pozapiłkarska o zarządzaniu jedną z gazet. Nie, nie wiem, czy widziałeś, ale to nie, tak pewnie... Tak. No, to tak też... Pewnie prędzej sposoby, pewnie tak, sposoby zarządzania i trochę takie mobbingujące, powiedzmy, więc tak. Więc ja jestem zdania, że trzeba no potrafić po prostu złapać ten kontakt z zawodnikiem, że to już się skończyły czasy, w którym komuś tam mówisz, tutaj biegnij, tutaj to zrób, a czemu, no zrób to po prostu i już. No, że jest czas na to, żeby to wytłumaczyć, żeby zawodnik miał do tego, żeby mu powiedzieć, dlaczego tak jest, no i potem on po prostu działa, no i tyle. No tak, tak. Okej, czyli, bo wcześniej miałem taki pomysł, żeby się ciebie zapytać o style zarządzania, jakie chciałbyś wprowadzać, ale to wydaje mi się, że tym pytaniem już na to odpowiedziałeś. No i idzie w tę stronę, myślę, taką bardziej też otwartą, no i to tak jakby tego procesu pewnie nie zatrzymamy, no bo zawodnicy też są jakieś bardziej dociekliwi, też mają wiedzę z innych źródeł, no też musisz ich jakoś do siebie przekonać, no bo to, że ktoś naprawdę wykona jakąś rzecz, nie mając do tego przekonania, no to też nie jest, to też nie rozwiązuje jakiegoś problemu, bo to można tak funkcjonować 2 tygodnie, 3 miesiąc i tak dalej, ale myślę, że no albo trzeba wtedy zmienić zawodnika po prostu, który nie ma przekonania, nie dostosował się do tego, nie rozumie, no to wtedy po prostu się dziękuję i szuka takiego, który będzie w tym bardziej taki elastyczny. Pan Marcin tutaj zadbał, żebyśmy zmienili już wątek. Czy trenowałeś młodzież, dzieci? Jakiego piłkarza chce trener dostawać do drużyny seniorskiej z zachowaniem oczywiście proporcji? Bardzo fajne pytanie. Mm-hmm. Czyli odnosimy się do szkolenia dzieci i młodzieży, a później do tego, że będąc pierwszym trenerem w ekstraklasie, jakiego chciałbyś otrzymać zawodnika? Mm-hmm. Tak, trenowałem dzieci i młodzież, powiedzmy. To było w Nadarzynie, którym tutaj nawiązywałeś na początku. Brutalnych czasów. Tak, z zdjęciami. I też mową, więc tam w Nadarzynie też pracowałem z taką reprezentacją Mazowsza, nawet tam jakiś tam medal zdobyliśmy, no ale to jest w ogóle absolutnie nieistotne. I wtedy też, żeby może tak, wtedy też się jakoś tak zainteresowałem tymi różnymi metodologiami, czyli na przykład wtedy używałem Kerwera bardzo mocno w tym szkoleniu i mało tego Kerwera trochę zabrałem do drużyny seniorskiej, jak już tam zacząłem pracować, co też było jakieś takie w miarę nowe czasy, nowoczesne. Mieliśmy tam... artykuł na ten temat. Tak. Był artykuł to z czasów chyba Jagiellonii Białystok o tym, że no to zobacz, to nawet teraz by było jakieś takie w miarę, no może nie byłoby nowatorskie, no ale jak na tamte czasy było, że jest drużyna ekstraklasy i oni jednocześnie myślą jeszcze o szkoleniu i myślą, żeby ci zawodnicy nie tylko tam wygrywali mecze, ale żeby mieli lepsze umiejętności, więc tak trochę tym Kerwerem się tam bawiliśmy, wrzucaliśmy tych zawodników w grę 1-1 i to robiliśmy różne te zagrania, różne ćwiczenia, ball mastery, to też było dosyć takie śmieszne, mam kilka takich obrazów chyba z tego, jak nie wiem, Marcin Baszczyński, który jest bardzo dobrym zawodnikiem, reprezentantem i tak dalej, tak z tą piłką tam próbował się męczył trochę i myślę, że Marcin nie będzie miał tutaj żalu za to przywołanie, ale to też jest taka... Jak pomyślałem sobie wtedy, jak on byłby tak wyszkolony, to naprawdę to byłby poziom jeszcze wyższy niż ten, który prezentował. Więc na pewno z tego Kerwera też, żeby przejść tak, no, wypływają jakieś takie umiejętności, które chciałbym, żeby zawodnicy mieli w drużynie ekstraklasy. No choćby moje doświadczenie jest takie, że trzeba tych zawodników wrzucać w te pojedynki, w tę grę 1-1, żeby oni no, przynajmniej no, raz w tygodniu mieli taki bodziec, żeby tutaj trochę poskręcali, porobili zwroty z piłką przy nodze, poprzepychali się. No bo potem w meczu no, często jest tak, że jest ta okazja na pojedynek, a zawodnik robi zwrot, podaje do bocznego obrońcy albo do stopera i nie ryzykuje, więc trochę też to są takie rzeczy uniwersalne. Na pewno chciałbym, żeby ci zawodnicy byli odważni, żeby ryzykowali i może do tego trzeba ich też zachęcać, nie tylko tym, że powiem ci tak, ryzykuj, tylko też słuchaj, cały czas to robimy, no to jak ci wychodzi to w treningu, no to rób to po prostu w meczu i tyle. I 3 razy ci nie wyjdzie, a za 4 będzie akcja sezonu na przykład. Więc tak.
No myślę, że są jakby takie umiejętności. No teraz bardzo dużo jakby rozmawiamy o tym podejmowaniu decyzji. Myślę, żeby zawodnik na boisku potrafił wybrać, tak? Potrafił zdecydować, czy ta akcja ma iść w prawo, czy ma iść w lewo, żeby przeanalizował szybko sytuację. No i myślę, że to też jest taka rzecz, której ja widzę jakieś braki, bo nawet jeżeli to taka sytuacja z tego sezonu. Może nie będę akurat mówił, Marcin Baszyński przytoczyłem, bo on już zakończył karierę, ale tu nie będę mówił o zawodniku, ale też miałem taką sytuację w tej rundzie, że analizując z zawodnikiem jego występ, no, zwróciłem uwagę, że on zastosował ten wzrok przez ramię, tak? Czyli bardzo fajnie obejrzał się w jedną stronę, tutaj był przeciwnik, obejrzał się w drugą stronę, tam nie było przeciwnika, po czym tę piłkę lecącą do niego przyjął i obrócił się właśnie w przeciwnika, tak? Jakby więc tu jest ciekawa o tyle rzecz, że no nie można mu zarzucić tego, że się nie rozejrzał. Nie można zarzucić mu, że nie wiedział, że to jest jakby ważne. No można mu zarzucić to, że jednak tę decyzję podjął i tak jakby... Uargumentował ją jakoś? Nie. To myślę, że to są takie rzeczy, które są już poza jakimś taką, wiesz, ja nie wiem, czy zawodnik też zawsze wie jakby w danej sytuacji, dlaczego on podjął taką decyzję. No jakby podjął, ułamek sekundy, prawda? Mhm. Więc czasami trzeba wcześniej to jakoś dobrze przygotować, żeby on już natychmiastowo podejmował te dobre decyzje. No tutaj natychmiastowo podjął złą decyzję, pomimo że jakbyśmy to zatrzymali i go zbudowali jakiś jego tutaj profil, to byśmy powiedzieli, tak, rozgląda się, prawda? Zbiera informacje. Wiesz, ale jest jeszcze jeden aspekt. Ja tutaj niedawno miałem rozmowę, no nie była to rozmowa przy kawie, tylko prywatna z Norbertem Bradlem, który pracuje w sztabie Marcina Brosza. I on też spory nacisk położył na to, że samo rozglądanie się nie wystarczy, bo trzeba jeszcze widzieć. I naprawdę my tego w większości przypadków nie analizujemy, że samo rozglądanie się nie oznacza, że ten zawodnik widzi. Oczywiście. I to jest kolejny aspekt tego. Już nie mówiąc o tym, że niektórzy trenerzy uczą zawodnika ruchu głową. On nawet nie wie, po co to robią. Mhm. Każe ruszać głową, no to on rusza. I na filmie później to wygląda, że on się rozglądał, ale to wygląda mniej więcej tak. No tak, no ale wiesz, no zakładamy, że zbierasz informacje, tak? No tylko tyle, że rozliczamy cię zawsze, jak te informacje zebrałeś i jak je przetworzyłeś, tak? No bo zebrałeś informacje i co? No po meczu opowiesz, zebrałem, wiem, że tamten był dobrze, wiem, że ten był tu źle i tak dalej, no ale nie podałem właśnie, albo w ogóle nie podjąłem jakiegoś tam działania, tak? Rozejrzałem się, ale to no, liczą się już niestety konkrety, tak? Więc ten zawodnik ma... Tak, zebrać informacje, to się robi w ten sposób, ma je przetworzyć i wybrać, i zadziałać, tak? I to jeszcze też musi być jeszcze do tego kolejne dobre podanie i tak dalej, nie za lekkie, nie za mocne, i żeby tam była gdzieś korzyść dalej. Czy jest jeszcze coś, co widzisz deficyt, jaki deficyt w młodych zawodnikach w Polsce jako trener pracujący na najwyższym poziomie w naszym kraju? No mówimy oczywiście o zawodniku, który przychodzi, chce dostać szansę w klubie ekstraklasowym i gdzie najczęściej są te deficyty? Jakie są największe problemy zazwyczaj? No myślę, że tak, że piłka też się zmienia jakby i trochę inaczej, mam wrażenie, 5 lat temu trochę innej też techniki wymagaliśmy, trochę innej, nawet ja wiem, bo ja też innej techniki wymagałem kiedyś albo innego rodzaju podań, żeby był też konkret, no na przykład często też do bocznego obrońcy myślałem o tym, że trzeba grać przed tego bocznego obrońcę, żeby on dobiegł do tej piłki i się z nią zabrał i wprowadził, załóżmy, wolną przestrzeń. Tak się często zdarza, to czasami też jest jakby słuszne, ale teraz na przykład myślę o tym, że trzeba grać mocno w nogi, tak? Że mocno w nogi, żeby skrócić ten czas, kiedy ta piłka leci do zawodnika, że on ma sobie ją opanować i już z tego miejsca, niekoniecznie jakby takiego optymalnego, on będzie decyduje, czy ma tę piłkę wprowadzić, czy może zagra już bardzo szybko jakby w inny sektor, więc tutaj mam wrażenie, że ta technika się też zmienia. No i no cóż, no jest to taki modny termin teraz, myślę, że termin takich ostatnich tych naszych 3-4 lat, czyli to rozumienie gry, tak? No, myślę, że to tak już muszę się odwołać do tego tak konkretnie, no, że są sytuacje, w których podejmuje się po prostu dobrą decyzję albo złą, tak? No, czasami średnią, powiedzmy, ale że no, żeby zawodnik potrafił ocenić sytuację, podjąć
decyzję taką optymalną dla rozwoju jakby tej akcji, więc myślę, że też trzeba konstruować takie sytuacje boiskowe, takie gry, w których on będzie mógł wielokrotnie właśnie korygować swoją, nie wiem, swoje ustawienie. Czasami ustawienie o 2 metry w jedną stronę jest dużo lepsze niż 2 metry w prawą stronę. No i to tak jakby wchodzi się wtedy w ten rytm taki stop klatka, a piłka jest szybka, tak? I co chwila jakby możesz być lepiej ustawiony, ale myślę, że to jest temat. No i mało tego, okej, no nawet ten mecz Polska-Belgia teraz, który był, który no tak specjalnie poszedłem zobaczyć, no Polaków też, ale Belgów jakby, czy oni jeszcze są na jakiejś fali takiej, czy trzymają tę falę, czy już są na takiej spadającej, no i tak jakby to, co widziałem, no to świetna ruchliwość, świetna gra bez piłki, świetne poruszanie się w takie wolne przestrzenie. Naprawdę to widziałem, że to był duży problem dla Polaków, a oni to robili absolutnie automatycznie, robili to bardzo szybko, no, rozumieli się w takich sytuacjach trójkowych, czwórkowych, ktoś wybiegał, ktoś w to wbiegał. Widziałem też, nie wiem, czy to kamery pokazały, ale Mertens tak miał dużo pretensji do zawodnika chyba grającego na prawym wahadłem, nie pamiętam, która to była minuta, ale na prawym wahadle, i miał do niego pretensje, że jak on tu wybiega, to tamten już powinien być właśnie w tamtym miejscu, tak? I tak stanął i mu zaczął tłumaczyć, że czemu ty tu, jak ty tu? No i to jest też takie właśnie rozumienie gry, że jeżeli ja się przesunąłem, no to mój kolega też się musi przesunąć. I myślę, że może piłka nożna w Polsce jest trochę jeszcze za bardzo statyczna, tak? Że jeszcze powinniśmy więcej zwracać uwagę na ruch zawodników bez piłki, ale nie mówię o tym, że jeżeli ja mam piłkę, to tylko ty masz się ruszyć, ale też za tobą i za tamten jeszcze i jeszcze jeden, i że to wszyscy mają korygować cały czas te swoje pozycje, że mamy być cały czas w takim minimalnym ruchu. Niesamowite jest to, bo tym ostatnim zdaniem dotknąłeś najbliższego szkolenia, które będziemy tutaj przeprowadzać. Dobrze wiesz, że tutaj kawałek dalej jest nasza sala wykładowa, na której prowadzimy szkolenie dla trenerów. Jeszcze go nie ogłosiliśmy, prawdopodobnie ogłosiliśmy go dzisiaj. Temat szkolenia, zarządzanie dalszymi przestrzeniami na boisku. Mm-hmm. Więc to jest, myślę, okay. To, o czym ty mówisz. W międzyczasie pan Radek zadał pytanie, ale to jest raczej to, co ja przed chwilą mówiłem, czyli ja to może wyświetlę. Czy przejście z piłki młodzieżowej do piłki seniorskiej jest widoczne? Ja mogę też na tym jeszcze powiedzieć, bo to szczególną rolę odgrywa mental. Też, tak, jakby, no, słuchajcie, no jakby zawsze to jest taka sytuacja, w której mamy jakiegoś wyróżniającego się juniora, czyli gościa najlepszego w swojej drużynie prawdopodobnie, i on idzie, przeskakuje, i on grał ze swoimi rówieśnikami, i nagle wskakuje do drużyny, w której niekoniecznie jest zawodnikiem, czasami tak bywa, ale nie jest zawodnikiem top 5, top 10, jest zawodnikiem często 20, jakby, tak, zaczyna na tej drabince. I moim zdaniem to też jest rola trenerów młodzieży, żeby tego zawodnika na to przygotować. Także słuchaj, ty jesteś dobrym zawodnikiem, masz umiejętności, ale już idziesz do seniorów. Tam będą goście, ty masz lat 18, tak, ale tam będą goście, którzy mają lat 30 i oni mogą mieć od ciebie słabsze umiejętności, ale mają też doświadczenie, ale też sporo jakby w tę piłkę pograli i też jakby chodzi o to, żebyś ty się potrafił też tam zaadoptować, tak? To znaczy nie mówię o tym, żeby wchodzić i być od razu pokornym, jakimś tam być sobą, tak? Ale być trochę przygotowanym na taką sytuację przejścia. I to jeżeli pyta tutaj pan Radosław, czy główną rolę odgrywa mental, no to na pewno takie przygotowanie do tego, że wchodzę do drużyny seniorskiej, wiem, jak to wygląda, a nie dopiero uczę się tego po roku, po pół roku, czy po jakimś czasie, no to no jest istotne, tak, że jest istotne, żeby takiego zawodnika wypchnąć odpowiednio też mentalnie, ani żeby się on nie dał stłamsić, no bo to też jest temat taki, o którym mogę też coś, znaczy chciałbym też coś powiedzieć, na przykład temat pewności siebie, tak, że moim zdaniem my generalnie w Polsce, no jakby to też jest duże uogólnienie, ale nie mamy takich zawodników, którzy są jacyś bardzo pewni siebie, że oni wiedzą, że zwojują świat. Raczej tak jakby
często wolimy taką sytuację, w której ktoś będzie tak jakby spokojnie, pokornie, krok po kroku, prawda? A ta pewność siebie tak nam trochę przeszkadza, zawadza i tak dalej. Więc ja bym też na to zwrócił uwagę, żeby tak budować zawodników pewnych siebie. No ale pewność siebie też jest oparta na umiejętnościach, na wiedzy. Ona też nie ma być oparta na tym, że jestem pewny siebie, a tak naprawdę to nie potrafię kopnąć lewą nogą, ale jestem pewny siebie. Tak? No jestem pewny siebie, jak wiem, że 10 na 10 uderzę z prawej i z lewej nogi tam, gdzie chcę i okej, wtedy mogę być pewny siebie. No, czyli przeszliśmy bardzo płynnie do przygotowania psychologicznego. Chciałem króciutko ten wątek też poruszyć. Poruszaliśmy go już nie raz, ale Narodowy Model Gry Przygotowanie Psychologiczne, czyli jesteś współautorem razem z trenerem Stokowcem, razem z wspomnianym wcześniej tutaj Pawłem Chabratem. I właśnie tutaj dotykamy tych kwestii psychologicznych. Powiedz mi tak już z perspektywy, ile czasu to temu było? Z 2 lata już minęły? Od wydania minęło, teraz mamy 1,5 roku, tak? Bo to był grudzień 1,5 roku temu. Tak? Kurs już opadł, czy jeszcze nadal jakieś są pokłosia tego są, działania? Myślę. Nawet ostatnio byłem na gali Ekstraklasy i też jeden z dziennikarzy, taki dziennikarz nie do końca przychylny PZPN-owi, powiedzmy, też tak podszedł do mnie i mówi, ale to jest świetna publikacja, bardzo ją polecam i tak dalej, więc cały czas jakby te głosy są. Ja też starałem się mimo wszystko te głosy jakoś tak zbierać i jeszcze starałem się, żeby ta książka żyła, no stąd też jakby publikowałem na Twitterze, ile jest ściągnięć, że gdzie tam jedziemy i gdzie o niej będziemy mówili i starałem się trochę tak prowadzić taką promocję, powiedzmy, więc książka jest cały czas jakby aktualna i jeżeli ktoś jakby, i ona będzie aktualna też za rok i za 2 lata, bo właśnie moim zdaniem ona się tak szybko nie zastarzeje, tak, że to był też taki plan, żeby zrobić coś takiego ponadczasowego i to cały czas jest atrakcyjna forma, cały czas te treści myślę, że są okej, i nie będzie takiego efektu, że jak ktoś, że to już jest starość, tak? Że to nie będzie starość, nawet jak ktoś tego nie obejrzą. Książka jest kapitalna. Słuchajcie, jeżeli jeszcze jej nie czytaliście, to jest to bardzo prosta sprawa. Wchodzicie na stronę Asystent Trenera i tam jest po prawej stronie takie menu materiały do pobrania. W tym menu jest taka zakładka. Klikacie tam i znajdujecie sobie książeczkę w PDF-ie, ściągacie, czytacie. Także tutaj naprawdę zdecydowanie polecam i warto. Tutaj się jeszcze odniosę do tego, co pan Rafał napisał. Ostatnio trener Marek Papszon mówił w wywiadzie dla Futraka o podaniach, podobnie do trenera Smolarowa. Odejście od podań przed zawodnika w kierunku podań w nogi. Więc trend chyba jest. No myślę, że tak. No. Wszyscy oglądamy te mecze i staramy się z nich wyciągać jakieś takie rzeczy. Zobaczcie też, no nie wiem, żeby dać jakiś inny przykład, no to na przykład bardzo często do niedawna mówiło się o tym, żeby graj, nie stój jakby z piłką przy nodze, tak? Nie stój z piłką przy nodze, tylko niech ta piłka krąży, niech ona będzie cały czas w ruchu. No myślę, że obecnie jakby uczymy się tego, że tak, stój z piłką przy nodze, sprowokuj ruch jakiegoś przeciwnika, zobaczymy, czy wybiegnie do ciebie zawodnik z prawej strony, czy z lewej, czy ze środka i wtedy skorzystasz z tej przestrzeni, którą on zwolnił. No to też się trochę uczymy z takich hiszpańskich wzorców, tak, że właśnie jest tam la pauza, tak, i trzeba tutaj zastopować, poczekać, zwolnić, żeby zaraz przyspieszyć, tak, zwalnianie, przyspieszanie, a nie cały czas szybko, szybko, szybko i my wtedy już tak naprawdę nie wiemy, czy my mamy, tak się śpieszymy, że na ogół trzecie szybko jest w aut, a to chodzi o to, żeby w określonym miejscu boiska sobie zwolnić, żeby potem przed bramką mieć tę przestrzeń do przyspieszenia. Okej, to jest dobry moment, żeby zwolnić, bo już jest 1:10, strzeliło nam po prostu jak z bicza strzelił, to się mówi. Ostatnia szansa dla Was, jeżeli chcecie jeszcze o coś zapytać trenera, to jest ten moment. O zobacz, prowokowanie ruchu przeciwnika przez pauzę to chyba specjalny drużyny trenera Dezerbiego. No warto może ten głos jeszcze tutaj podnieść, no, bo no, to co robi trener Dezerbi, no to jest jakiś taki kosmos i jest to pewnie
No wzór taki pewnie niedościgniony. No jakby, jak tylko mam możliwość, w Turcji często jest taka możliwość, żeby popatrzeć na drużynę Szachtara. W tym roku była jeszcze taka możliwość też, bo oglądałem jeden sparing Szachtara z Wolfsbergerem, chyba to było, no to no to jest kosmos, tak? No to jest kosmos. Nie wiem, czy do takiego poziomu jakby kiedyś dojdziemy, no bo to jest gra i oparta na dużym ryzyku i na zawodnicy mają duże umiejętności. Jest to gra bardzo atrakcyjna i naprawdę, no to robi wrażenie, to robi wrażenie. Nawet wczoraj też jakiś tekst o tym czytałem, taki anglojęzyczny, który się opierał na, nawiązywał do meczu Szachtara z kolei z Lechią Gdańsk, który był nie tak dawno. Ale też bym powiedział, że Lechia też trochę zaczęła ściągać od Szachtara i też takie jakieś elementy sobie takie elementy sobie przechwyciła z tego Szachtara. Więc Szachtar jak najbardziej do oglądania, jakby polecam wszystkim, i a jak ktoś ma tylko, a może będzie możliwość na żywo chyba, bo chyba tak się na to zapowiada, to Dynamo Kijów na pewno. Dynamo Kijów już w Łodzi, tak? Ale tak. Szachtar to moim zdaniem absolutnie to będą dobrze wydane pieniądze, żeby pojechać na mecz Szachtara i żeby na to popatrzeć na żywo. Zobacz, jeszcze jest z nami Radek, bardzo się z tego cieszymy. Bardzo ciekawe pytanie. Jaką najboleśniejszą lekcję wyciągnąłeś z tych ostatnich 10 lat? Najboleśniejszą? Cóż, ja jestem optymistą chyba, więc tak jakoś nie traktuję jakby jakichś takich rzeczy, że coś jest takie bolesne. No, nawet mogę powiedzieć, że rok po roku raz wygrałem Puchar Polski, a w drugim roku przegrałem, ale tak i to jest jakby takie frustrujące, że się jest w finale Pucharu i się przegrywa, ale tak jak sobie potem pomyślałem, okej, no może nie ma tak dużo trenerów, którzy wiedzą, jak jest wygrać Puchar Polski, jak jest przegrać w finale, jakby, bo to są duże emocje, duże doświadczenia, a więc tak jakby tego nie traktowałem jako taką bolesną lekcję. Najboleśniejsza lekcja. No, trudne pytanie. No myślę. Co to mniej więcej mówię? Czasu do zastanowienia by się przydało, co? 10 lat tak szybko zeskanować? No tak, też jakby, no nie mówię, bo jakby jeśli chodzi o te wyniki, no one raczej były dobre, tak? Jakby w kontekście jakby takiego funkcjonowania. Nie wiem, nawet teraz sytuacja też z Zagłębiem Lubin, walka o utrzymanie, to też dosyć o to byłem spokojny, że się uda. No, pewnie jakby się nie udało, to by była najboleśniejsza lekcja, bo poszedłem tam na 6 miesięcy tylko po to, żeby to Zagłębie się utrzymało, a nagle okazało się, że na 4 mecze przed końcem sytuacja jest bardzo poważna, tak? Więc tak, spotkaliśmy się na dworcu centralnym w Warszawie i wtedy jeszcze sytuacja była bardzo poważna, pamiętasz? Mhm. A nie pamiętam między którymi meczami, ale... Ja też nie, jechaliście z trenerem, z Piotrkiem Stokowcem, jechaliście właśnie, wracaliście z takiego krótkiego wyjazdu tutaj do rodziny i pamiętam, że to już był taki moment naprawdę poważny, że my wtedy zamieniliśmy dwa słowa, bo nasz pociąg odjeżdżał chwilę przed waszym, więc tam szybka akcja, ale było poważnie. No tak nie mam poczucia, że jakoś że przez te 10 lat, nie wiem, wydarzyło się coś takiego jakby bardzo złego, czy bardzo jakiegoś takiego trudnego, czego nie dało się jakby jakoś tam ogarnąć. No nie mam, ale będę pamiętał, że Radek zadał takie pytanie, może jak go spotkam, to kiedyś mu też... Albo będzie siedział tutaj, to ty mu zadasz to pytanie. Teraz Radek też duże przed nim wyzwania, bo przecież i kurs i Ekstraklasa. Dokładnie. Więc też trzymamy mocno kciuki. Ostatnie pytanko od pana Marcina. Jak zawsze pan Marcin w stronę futsalu, bardzo dobrze. Jednak futsal ma znaczenie w piłce nożnej, bo o tym, co dzieje się na parkiecie. Futbol się przemyca. To chyba chodzi o to podanie w nogi, tak mi się wydaje, odnośnie. Ale też to zwalnianie przestrzeni, prawda? No, nie wiem, jak sobie tak przypomnimy, że tam też trzeba podać, wbiec, że często ruch jednego też się, zawodnika. Tak, tak prowokuje zwolnienie jakby innego, że często też się zostawia jakby celowo jakąś przestrzeń wolną, przez którą ktoś przebiega, więc no jak najbardziej, no, nie wiem, no też no futsal tu jest najbliższy, no koszykówka też jest pewnie w tym kontekście jakby istotna, tak, że właśnie ktoś przebiega, robi taką zasłonę i tak dalej, więc to też jest fajnie, żeby popatrzeć też na inne sporty, jakby
nie za bardzo mam na to czas, ale tak czasami dla takiego samego też właśnie odświeżenia czy spojrzenia, jak działają inne dyscypliny, no popatrzę na takie, na taką NBA powiedzmy i jakie tam są teraz trendy, jak to wygląda. No, ciężko jest to śledzić, już jak się śledzi piłkę nożną, to jest wystarczająco, ale tak od czasu do czasu, czy hokej. Hokej też jest teraz też na Viaplay. Zareklamowałem, bo tam byłem w Viaplay przez jakiś nie czas. Nie ma najmniejszego problemu. Ale na Viaplay też jest hokej i czasami można włączyć, nawet jak się tym człowiek nie interesuje, żeby zobaczyć, że jest taka gra. To, jak ja oglądam hokej, to nie wiem, gdzie jest krążek. No tak. No, ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie on jest. Czasem jak prowadzą go, no to go widzę. Dzieje wszystko tak szybko, taka dynamika i w ogóle, no, wiesz, czasem się dzieje dużo więcej właśnie tam, gdzie nie ma krążka, więc to się kapitalnie ogląda. Tak. No ale właśnie dla takiej osoby już zapatrzonej jakby w piłkę, oglądającej bardzo dużo meczów, to myślę, że to jest dobre, żeby od czasu do czasu włączyć coś, co ma trochę inne zasady gry, ale potem zobaczyć, ojej, to może też tak jakoś działa. No. Okej. Okay. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami. Przede wszystkim dziękujemy Tobie, że znalazłeś czas, bo... Ja teraz mam ten masz, czas, ale, więc... ale rozwijasz się, tak jak powiedziałeś, też masz rodzinę, przecież poświęcasz jej czas, więc doceniam to. Myślę, że ci, którzy byli z nami, również to docenią oraz bardzo wiele osób, których z nami dzisiaj nie było, ale będą to oglądać, bo zdajemy sobie sprawę, że ta godzina nie sprzyja, żeby tutaj pewnie byłoby dużo, dużo więcej osób, ale naprawdę później dużo osób to ogląda, więc myślę, że docenią to, że podzieliłeś się tymi swoimi przemyśleniami, swoimi doświadczeniami. Tutaj mieliśmy też podziękowania, że ciekawe wątki, staramy się jak możemy. Nawet był wątek z tych zdjęć, które dzisiaj rano wrzuciłem pod wpływem totalnie spontanu, bo to ja tego nie planowałem, ale jakoś tak wstałem rano i sobie przypomniałem, że to są jedne z najwspanialszych zdjęć, jakie mam w tamtych czasach. Telefony nie służyły do robienia zdjęć, więc nie mamy tych zdjęć zbyt wiele, ale te, które mamy, mają swoją historię i ta historia trwa. Ja Łukaszowi bardzo mocno kibicuję od zawsze tak naprawdę. Także będziemy śledzić losy. Trzymam mocno kciuki, żeby ten wybór był dobry, bo to też od tego chyba dużo zależy, myślę, od wyboru klubu. Mamy też przypadki trenerów, którzy nie wybrali najlepiej, wszyscy później trudno się to oczywiście, no dlatego też myślę, że trzeba wybrać dobrze, to znaczy, że trzeba podyskutować, że trzeba wiedzieć, że też klub wie, kogo zatrudnia, tak, a nie, że klub nagle po miesiącu czy po dwóch mówi, kurczę, kogo my zatrudniliśmy, to nie jest ten profil trenera, który my byśmy chcieli, albo to nie jest osoba, która nam odpowiada, nie pasuje, więc no myślę, że to jest ważne teraz, żeby naprawdę nie podejmować decyzji o pracy w 10 minut, tylko usiąść, przedyskutować kwestie, a tych kwestii takich trenersko-sportowych jest zawsze bardzo dużo, więc ja jak najbardziej teraz wycofuję się, znaczy na pozycję takiej osoby, która będzie oglądała, popatrzę sobie na mecze, pewnie też pojeżdżę, właśnie mówiliśmy, że drużyny ukraińskie będzie można też obejrzeć, więc może razem się wybierzemy, bo ja też planuję takie dokładnie wycieczki, więc... Tak. Myślę, że jest to i też jakby często nie ma na to aż tyle czasu, jak się pracuje, żeby pojechać, zobaczyć, spokojnie przemyśleć, teraz jest na to czas i też z tego czasu trzeba też korzystać po prostu, no, choćby dla rodziny, bo po prostu chciałbym się przyszykować do tego, że za jakiś czas podejmuję tę pracę, tak, i że wtedy jestem gotowy, że to moje zaplecze jest tutaj przygotowane, a ja mogę się skupić na pracy i jej poświęcić, tak, więc do tego też są potrzebne takie momenty. A tak jak sobie powiedzieliśmy, że te 10 lat to jest taki konkretny odcinek czasu. Przez te 10 lat ja pracowałem naprawdę prawie gdzieś tam non-stop, z jakimiś niedużymi przerwami, no ale to jest 10 konkretnych lat pracy, więc nic się nie stanie, jak teraz chwilę odpocznę. No, mam nadzieję, że to będą po prostu, że odpocznę przez wakacje, a potem gdzieś coś się wydarzy, jakaś propozycja będzie. Ja Ciebie zapraszam, jeżeli Ci czas pozwoli, zapraszam Cię 25 lipca na to właśnie szkolenie o zarządzaniu dalszymi przestrzeniami. Być może będzie to fajny przyczynek też do dyskusji z prowadzącym. Dzisiaj to ogłosimy. Masz zaproszenie, jeżeli... Ja jeszcze nie pytam, kto będzie tym prowadzącym, bo się dowiem. Mogę powiedzieć, prowadzący jest oczywiście nieoczywisty, jak to u nas też bywa.
ale myślę, że będzie to ciekawe spojrzenie. Jest to Oleg Kowalczyk, który pracuje w Hiszpanii. Temat wyszedł od niego. Bardzo nam się ten temat spodobał. Także też będzie okazja dotknąć faceta, który pracuje poza granicami kraju, nie na najwyższym poziomie, ale jest to zawsze bardzo ciekawe. A myślę, że temat u nas jeszcze, no nie widziałem, żeby ktoś poruszał taką tematykę. Z Olkiem też się nie tak dawno widziałem, bo kiedy? No chyba na jesieni, tak jakby byłem tam w jego okolicach, brat San Sebastian, poszliśmy razem na mecz, więc też mieliśmy okazję trochę parę zdań wymienić. Może będzie okazja, jeżeli dasz radę, zapraszamy. 25 lipca was również, asystent trenera Coaching Plus, dzisiaj pojawi się informacja, później oczywiście na asystencie trenera również będziemy ją przypominać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja też chciałem powiedzieć właśnie, że dziękuję, że miałem okazję powiedzieć. Pozdrawiamy tutaj Łukasza Becele. Nie wiedzieliśmy, że jesteś z nami. Pozdrowienia. Ale jeszcze tylko chciałem powiedzieć właśnie, że dziękuję, że to też jest fajna sytuacja, w której ty jako trener możesz powiedzieć, co myślisz o piłce nożnej, tak, że jest właśnie na to jakiś przygotowany czas, że ja mam okazję, że są też osoby słuchające, że to też trzeba jakby tak doceniać w tej perspektywie pracy trenera, tak, że ktoś poświęcił tutaj czas i spędził 1,5 godziny z nami, że my mu nie wciskaliśmy kitu, tylko powiedzieliśmy, nie wiem, no co myślimy, że ktoś miał okazję zapytać, no mam nadzieję, że te odpowiedzi były jakieś też satysfakcjonujące i jeżeli też ktoś chciałby o coś mnie zapytać, to ja też prowadzę Twittera, czy prowadzę Instagram i no i będę starał się też na jakieś, jeżeli będę znał odpowiedzi na te pytania, to na nie odpowiadać, więc jak najbardziej dziękuję, że też sporo osób tutaj dzisiaj nam towarzyszyło. Za szybko skończyła się kawa, to jest jedyny minus. Dla ciebie oczywiście tradycyjnie nasz kubeczek. Teraz już jest mniej warty, no bo powinno to być napisane trener, a nie asystent trenera, ale myślę, że się przyda. Podobno z niego kawka smakuje najlepiej. Bardzo dziękuję. Wierzę, że to nie będzie kawa pita hektolitrami podczas 12-godzinnych analiz. Tylko to taka, już wiemy, że nie. Już wiemy, że nie. Tylko taka jakościowa kawka w dobrym, dogodnym momencie. Dziękujemy wam wszystkim. Bardzo. Serdecznie was pozdrawiamy. Do następnego. Do zobaczenia.